Dzień dobry Państwu. Łazienki z kulturą, oczywiście piękna oranżeria w Łazienkach Królewskich w Warszawie, a ze mną no znakomity gość. Ogromnie się cieszę, że zechciał Pan przyjść. Pan Tadeusz Woźniakowski, legendarny piosenkarz drugiej połowy XX wieku. Człowiek, w którym kochały się wszystkie kobiety. Panie Tadeuszu, jak pan się czuje? Zacznijmy od tego. No przede wszystkim dzień dobry i serdecznie dziękuję za zaproszenie. Ja się czuję, zwłaszcza w takim anturażu, w takich oświetleniach, bardzo dobrze. Ja jestem pełen podziwu, bo przymaszerował pan tu na piechotę przez Łazienki. No z przyjemnością, ja zresztą często bywam, bo nie tylko na koncertach Chopina, ale w ogóle Łazienki są dla mnie no, wspaniałe i zawsze pamiętam i bywałem i chętnie będę przychodził. Panie Tadeuszu, jest pan muzykiem z wykształceniem klasycznym, bo przecież skończył pan w konserwatorium wrocławskim dyrygenturę. Dyrygenturę i to jeszcze z wieloma tam znanymi z tymi wykonawcami, z różnymi ludźmi znakomitymi. Natomiast właściwie jestem śpiewakiem z zawodu. Dlatego, że ja startowałem jeszcze jako student Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu właśnie w Polskim Radio. Tam odbywał się konkurs dla amatorów śpiewaków. No i ja byłem wtedy studentem, stanąłem, zaśpiewałem Gdy przez bulwary jak co dzień. Taką piosenkę francuską i jeszcze parę innych i zdobyłem nagrodę oczywiście. I mało tego nagrody, ale od razu Polskie Radio zafundowało mi pierwsze nagrania i współpracę. To są lata, trudno mi to powiedzieć, dla słuchaczy to jest zamierzchła historia. 50 lata właśnie. Tak, ale nigdy nie ciągnęło pana do dyrygentury, do wie tej... pan, ja to rozpocząłem, bo ja dostałem pracę później już po studiach, wróciłem do Łodzi, ja jestem łodzianinem, urodzony w Łodzi, a była taka propozycja na występów w teatrze muzycznym, czyli operetce dawniej w Łodzi. I najpierw byłem też i asystentem, i dyrygentem, i mało tego, byłem korepetytorem, pianistą, bo mu trzeba było grać i współpracowałem z różnymi śpiewakami, ale okazuje się, że ten śpiew pociągnął mnie bardziej jeszcze. Polskie Radio i Telewizja później proponowali mi różne spotkania i nagrania. Mało tego, startowałem na konkursach takich wokalnych i między innymi, to wymienię chociaż tylko jedno miejsce, to jest w Rostocku, w NRD dawnym. Startowałem jako piosenkarz, śpiewając tam piosenkę włoską, wtedy popularną, Pino Donaggia. No i tam zdobyłem pierwszą nagrodę. Giovane, tak? Tak, tak. Giovane, aj tutta la vita, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie ta nagroda otworzyła mi wrota do Warszawy, że mogłem się wtedy oficjalnie zameldować w mieście Warszawa. I takie były te jeszcze wtedy zakazy, że nie można się było natychmiast przenieść na przykład z Łodzi do Warszawy bez meldowania specjalnego. A jak zdobyłem tę nagrodę, no to nie było problemu. Ja tak podkreśliłem to pana wykształcenie muzyczne, bo w tamtych czasach nie wszyscy piosenkarze byli muzykami wykształconymi. No, ja miałem dwóch takich przyjaciół z tamtych czasów, kolegów pana Jerzy Michotek, legendarny, wspaniały, który nie był muzykiem profesjonalnym, no i Cezary Fabiński, który też nie był, no właśnie. No tak, tak, tak. I więc ja miałem później korzystać po prostu nie tylko właśnie z tej dyrygentury, ale przede wszystkim jako śpiewak zacząłem zdobywać nagrody w kraju za granicą i jeździć po świecie trochę. No już a jednocześnie kompozytor także. No to jest takie naturalne, dlatego że grając na fortepianie, śpiewając bez przerwy, teksty i to mnie zainteresowało, tamto mnie zainteresowało. Zacząłem, bardzo łatwo mi się komponowało, no bo jak ktoś już gra, no to potrafił zaraz komponować. W swoim czasie słynną piosenkę śpiewał Paulos Raptis, śpiewał Adam Zwierz. Ja nagrałem tą piosenkę Zawołaj, taki jest tytuł, tak. Słowikowskiego tekst, moja muzyka. No sporo nagrywałem, no ja się cieszę, dlatego że nie tylko byłem pracowity, ale prawdopodobnie miałem predyspozycje różne, no i to się jakoś sprawdziło.
No był pan znakomitym showmanem także. Poprowadził pana, zapowiadał siebie i rozbawiał znakomicie publiczność. No być może byłem showmanem, ale raczej wspominam siebie jako piosenkarz, jako kompozytor, właśnie pianista. A czy w dalszym ciągu pan śpiewa? Ja teraz już nie śpiewam, ale jestem zapraszany na spotkania dla emerytów. Ja sam jestem przecież emerytem od dawna i są takie spotkania w różnych klubach. Klubach dla emerytów na przykład. Ja chętnie wtedy siadam do instrumentu i nagrywam, i śpiewam i gram. I akompaniuję sobie. Brawo. I innym. A czy ma pan piosenkę jakąś, do której czuje pan szczególny sentyment, bo przecież wśród pana piosenek jest mnóstwo wielkich przebojów. No przede wszystkim takich przebojów to ja wymienię Zimową herbatkę, jak no właśnie, przyjdzie zima. Moja też. No właśnie, i wymienię też Balladę bieszczadzką. Mój koń, polubił się na woń i tak dalej. No takich piosenek może, które utkwiły w pamięci nie tylko mojej, ale i słuchaczy. Jeśli pan zajrzy do taśmoteki w Polskim Radio, czy w Telewizji Polskiej, to tam prawdopodobnie jeszcze dużo jest, bo kiedyś udzielałem takiego wywiadu w Polskim Radio, to ten pan się za głowę złapał i mówił, ojej, ile pan tego nagrał? Bo faktycznie dużo nagrywałem, no ale przez te lata miałem przyjemność współpracować przecież z Stefanem Rachoniem jako dyrygentem, Edwardem Czernym, a w Łodzi z Henrykiem Debichem. Z Klimczukiem, Bogdanem i wieloma innymi dyrygentami, wspaniałymi kompozytorami. No, miałem przyjemność duety nagrywać z Violettą Villas. A Anna German, o ile pamiętam dobrze, śpiewała w chórze, z którym pan pracował. No bo jako student właśnie Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, to był, nie tylko chodziło o zarobienie paru złotych, ale stałem się po prostu wtedy przez trzy lata takie normalne, jak się odbywają na studiach. Akademickie, na Uniwersytecie Wrocławskim, a ja studiowałem w Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu i w tym chórze, Wrocławskiego Uniwersytetu, między innymi śpiewała Anna German jako sopran, ale to strasznie dawne lata. Ja po prostu grając na fortepianie, śpiewając, uczyłem studentów i miałem duże osiągnięcia, nawet jakieś tam nagrody międzyszkolne, czy nagrody między nawet miejskie, bo to pamiętam, że potem wyjeżdżałem po nagrody i zdobywałem nagrody nie tylko we Wrocławiu, ale w Łodzi, w Warszawie, bo ten chór się przemieszczał później na takie różne okazje, występowaliśmy. Był to trudny czas, bo byliśmy za żelazną kurtyną, ale jednak mimo wszystko udawało się panu, poza oczywiście NRD, które było jakby w tym kręgu, wyjeżdżać też dalej. No jeździłem przede wszystkim to też za sprawą PAGART-u, Polskiej Agencji Artystycznej, który... No, ta agencja wysyłała różnych artystów i między innymi mnie też wysłała na spotkania z Polonią do Stanów Zjednoczonych, ale potem był taki okres, że na przykład Henryk Debich miał koncerty na Kubie. To ja się też znalazłem w tym towarzystwie i śpiewałem, nawet usiłowałem śpiewać po hiszpańsku jedną z piosenek. Po prostu, bo na Kubie byliśmy przez miesiąc prawie, występowaliśmy tam dla miejscowej ludności, ale oczywiście miałem przyjemność współpracować z Syreną. To z Syreną chyba trzykrotnie wyjeżdżałem do Stanów Zjednoczonych. No oczywiście ograniczona ilość była tych wykonawców, ale tam między innymi była Bielicka, Kwiatkowska, był oczywiście Brusikiewicz, Korsakówna. To była ta plejada wtedy artystów z Syreny i ja się znajdowałem między innymi wśród nich. A ponieważ jestem grający na fortepianie, to bywały też takie czasy, że ja akompaniowałem, bo byliśmy na przykład 2 miesiące przeszło kiedyś w Chicago dla Polonii z Brusikiewicz, Korsakówna i ja we troje, ale robiliśmy z programy, bo ja miałem i duety z Korsakówną i z Brusikiewiczem dialogi i ja byłem akompaniatorem oczywiście i śpiewałem. No tyle się chwalę teraz, ale faktycznie przeszedłem ogromną... Cóż, historia. Szkołę, no dużą szkołę przyszedłem.
I jeszcze chciałbym pana zapytać o pana współpracę z dziećmi, bo przecież długo był pan szefem teatrzyku legendarnego Wiolinek. Tak, a to jest zagadnienie bardzo proste, bo jeżeli się komponuje, między innymi teksty są takie i dla dzieci, i nie dla dzieci, no to nagle ja współpracowałem z jedną z pań, która prowadziła taki zespół. No i no to ja zaraz dzieciom coś zaproponowałem, najpierw piosenki istniejące już różnych kompozytorów, potem sam zacząłem komponować do różnych tekstów takich też stosownych dla młodzieży, dla dzieci. No i tak miło mi było, dlatego że sam śpiewając umiałem ich nauczyć, akompaniowałem, no to było bardzo szybko, że ja taką młodzież przystosowałem do konkursu, jeden konkurs, drugi konkurs, trzeci konkurs, zaczęliśmy zdobywać nagrody, a więc robiło się popularność, potem telewizja, jedno nagranie, drugie nagranie, no po prostu to szło z rozpędu. Panie Tadeuszu, musimy kończyć dzisiejsze nasze spotkanie. Było mi niezwykle miło. Wspomniał pan przedtem również moją ukochaną pana piosenkę Zimową herbatkę. To chciałbym, żebyśmy na koniec posłuchali teledysku, popatrzyli też na teledysk z tamtych lat, czarno-biały oczywiście, Zimowa herbatka. Bardzo panu dziękuję. Moim gościem był legendarny piosenkarz drugiej połowy XX wieku, Tadeusz Woźniakowski. Dziękuję bardzo, jestem zaszczycony, że pan mnie zaprosił. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, nawet w wymienie numer 3. Dziękuję bardzo. Dwoje nas i świeczek, blaski światła lśnią, drżą raz po raz. Za oknem mrok, za oknem biały mróz. Dwoje nas w zimowym tle, tańczące szkła i świeczki w szkle. Przez szyby nam zagląda wielki wóz. Herbatka zimowa, herbatka we dwoje, od chłodu zachowa, owieje nas troje. Herbatka we dwoje herbatka, pozwoli przeczekać mróz. Gdy zamieć na dworze, rzecz zimą nierzadka, na pewno pomoże zimowa herbatka. Niesiona powoli, powoli niesiona dla twojga spragnionych ust. Blask odmierza czas i świt wciąż mniej już płomyk zgasł, dokoła mrok, a my tuż, tuż o krok. Dwoje nas w zimowej tle i cisza trwa, i kto to wie, czy chwila to, czy cały minął rok. Herbatka zimowa, herbatka we dwoje, zastąpi nam słowa, niepokój, ukoj. Herbatka zimowa, zimowa herbatka, pozwoli przeczekać mróz.